ciebie atlanisty, na pewno każdego to tam gdzieś interesuje. Czy jest to taka rutyna? Gdzieś tam cały czas monotonia, codziennie to samo, codziennie wstajesz, śniadanie, trening i tak dalej? Czy jednak macie jakieś urozmaicenia, wprowadzacie sobie same, czy też trener wam gdzieś tam próbuje urozmaicić to zgrupowanie, ten wyjazd na zawody? Jak wygląda wasz taki dzień? Na zgrupowaniu trochę jest tak, że rutyna. No bo jeżeli jest zaplanowany dzień, są dwa treningi, trzy treningi w ciągu dnia, to jest to tak poukładane, że czasami nie ma czasu na coś innego, coś dodatkowego, a jeżeli jest chwila przerwy między obiadem a drugim treningiem, to raczej jesteśmy w łóżku i regenerujemy siły, żeby były na następny trening. A jeżeli gdzieś chcemy iść, zwiedzić i tak dalej. Chociaż nie powiem, bo bywają takie sytuacje, że jeżeli jest dzień wolny, czy jakaś chwila taka bez treningu, to korzystamy z tego, że jeżeli jest jakaś możliwość zwiedzenia czegoś, nawet właśnie trener czasami organizuje jakieś wycieczki, że to teraz trochę zabrzmiało, jakbym przewodnik, ale właśnie wyskakuje z jakąś tą ofertą, nie? Że no, nie wiem, przykładowo byliśmy w Obertilach i zaproponował, czy może byśmy pojechały do Wenecji, nie? Więc przez jakby organizowanie takiego czasu w ten sposób, kilka razy udało mi się być właśnie w miejscach, w których przypuszczam, sama bym nigdy nie pojechała ani nie miała możliwości. No już nie wspomnę o tym, że w życiu nie zwiedziłabym tylu miast, tylu państw, tylu miejsc pięknych, gdyby nie biathlon. Rutyna często zjada gdzieś tam człowieka, przychodzi kryzys, przychodzi jakaś tam depresja. Spotkało cię już to coś takiego na twojej drodze, na twojej karierze, że położyłaś się w łóżku, powiedziałaś kończę ze sportem? Przykro do tego wracać, ale to się zdarzyło. Zdarzyło się raz tak bardzo poważnie, że dniami i nocami pojechałam na zgrupowaniu, ale minęło i długo nie wracało i mam nadzieję, że prędko nie wróci. Myślę, że to jest kwestia właśnie przełamania tego i żeby nie załamywać się w tym danym okresie. Może chwilę odpoczynku i zobaczyć, czy tego naprawdę nam brakuje i to jest to, co chcemy robić w życiu. Kto w tych chwilach był z tobą? Sama sobie radziłaś z tym, czy potrzebowałaś tej, nie wiem, rozmowy z mamą, z siostrą? Wtedy była taka chyba telefoniczna rozmowa z mamą, z domem. To ona cię przekonała? Nawet było tak, że chciała przyjeżdżać, ja chciałam wyjeżdżać, wszystko wtedy się działo. A niestety to były takie czasy, że za daleko i nie było takiej możliwości, żeby wrócić. Jeżeli chodzi o kadrę, no to też same gdzieś tam kobiety, jeżeli jeździcie, no różnie jest między kobietami, jak to mówią. Czy wy też miewacie gdzieś tam w kadrze jakieś tam słabsze chwile, gdzie potraficie się do siebie nie odzywać i dopiero na drugi dzień, nie wiem, przed startem sobie przybić piątkę, czy powiedzieć jakieś słowo otuchy? Nie męczy was troszkę przebywanie ze sobą cały czas, te 300 ponad dni w jednym i tym samym towarzystwie? No to czasami może chyba gdzieś tam zdenerwować ktoś i... Czasami, nawet często, ale myślę, że właśnie będąc tyle dni poza domem, to jest normalne, że wynikają takie właśnie tego typu sytuacje. Ale każda z nas chyba ma świadomość tego, że po prostu nie możemy z niczego robić halo i jakoś tam negatywnie oddziaływać na siebie, bo właśnie wiemy to, że po prostu tyle dni jesteśmy ze sobą, że trzeba to jakoś łagodzić, umieć się porozumieć. No i w jakiś sposób właśnie wspierać się nawzajem i broń Boże nie tych relacji nie obracać jakby na złoto. Gdzieś tam swoimi
murami, mogę powiedzieć, też dajecie w kość trenerowi czasami. Ma was czasami dosyć też na treningu już. Gdzieś tam zauważyliście, że potraficie go wyprowadzić z równowagi. Myślę, że tak. Myślę, że wiemy, jak to robić. Ale nie powiem, bo chyba jest więcej takich sytuacji, że on nas potrafi wyprowadzić z równowagi niż mojego. Przejdźmy dalej, gdzie zgrupowanie już tam, wiesz, niedługo kolejne zgrupowanie w maju. Znowu spotkasz się z wszystkimi koleżankami, znowu będą przygotowania. Idzie sezon letni, który chyba w zeszłym roku wspominasz bardzo dobrze, bo 2 medale na Mistrzostwach Świata na nartorolkach. To był jakiś twój kolejny sukces w tym roku gdzieś tam. Chcesz to powtórzyć, czy to w zeszłym roku to było gdzieś tam, byłaś tak, czułaś się tak mocna, zamierzony taki cel zdobyć ten medal, czy po prostu troszkę sama byłaś w szoku, że tak dobrze ci poszło na tych nartorolkach? To znaczy, że czułam się mocna, to za dużo powiedziane. Jakby ten okres przygotowawczy i te starty w biathlonie letnim, czy to w krosie, czy na nartorolkach, to są jakby takim punktem przejściowym, czy nawet jakby takim punktem kontrolnym tego przygotowania letniego, więc jakby my stricte się pod to nie przygotowujemy i myślę, że i tak też będzie w tym roku, bo jakby te zawody letnie nie są najważniejsze i nie są jakby docelową imprezą, a czekolwiek jest to jakby taki sprawdzian obecnej sytuacji, w jakiej się czujemy i też może to zweryfikować to, czy trening, który odbyliśmy i to, w jaki sposób się przygotowujemy, idzie w dobrym kierunku. No i to nigdy nie jest pewne właśnie to miejsce, ta forma na tych zawodach, no bo jednak jest taki okres niekonfrontowania się z innymi rywalkami i właśnie takie zawody to są jakby takie pierwsze po takiej długiej przerwie, gdzie jakby no nie jesteśmy w stanie określić swojego poziomu i to też jest fajna taka informacja właśnie, czy jesteśmy fajnie przygotowane, mimo że nie przygotowujemy się na zawody i jak wysoka jest nasza forma w danej chwili. Ulubiona konkurencja, bieg masowy, potwierdzisz, zaprzeczysz? Właśnie wszyscy mi to omawiają. Zupełnie nie wiem czemu. Nie, na pewno wyniknęło to właśnie z Nowego Mesta. Lubię tę konkurencję. Z Igrzysk Olimpijskich tam też najlepszy wynik zrobiłaś. Tak, dokładnie, taki trochę zbieg okoliczności. Chociaż Nowe Mesto to był w ogóle pierwszy mój start w tym biegu. Lubię ten start, lubię mastart, lubię bieg na dochodzenie. Myślę, że to są najfajniejsze biegi ze względu na to, że jest taka bezpośrednia rywalizacja. Po prostu się od razu wie, czysto biało na czarnym, czarno na białym, w jakiej sytuacji się obecnie znajdujesz i to jest takie fajne, że można walczyć z kimś ramię w ramię. Właśnie mówiliśmy już właśnie o Pjongczang. Wracając może do Soczi, tam byłaś olimpijką po raz pierwszy. Jakie miałaś wrażenia? Bo to jednak taka duża impreza już jest. Gdzie jakieś marzenie każdego też sportowca, tak? Każdy chce tam jechać, każdy chce to zobaczyć. Ty to zobaczyłaś, gdzieś tam już otarłaś się o medal. Jakie są wrażenia z takiej imprezy? No wrażenia są ogromne. Na pewno jakby pierwszym takim plusem to było samo pojechanie na te igrzyska. Wiadomo, to tak jak wspomniałeś, są to marzenia każdego sportowca, więc jeden krok spełniony. Drugie to w ogóle poczucie tej atmosfery, tego przygotowania wszystkiego na takim najwyższym poziomie, to jak to wszystko przebiega, zobaczenie tego, dotknięcie, poznanie zawodników. Przecież jest jedna wioska olimpijska i chodzą tam zawodnicy z różnych dyscyplin, gdzie kiedyś tylko mogłam ich oglądać w TV, a teraz na jednej stołówce z nimi jem. Takie niby drobnostki, szczegóły, ale po prostu podnoszą tętno i te emocje. No a trzecie oczywiście, chociaż to powinno być nadrzędnym,
plusem wynik. Ja tam jadąc absolutnie nie nastawiałam się na nic, powiedziałam, że no, to są igrzyska, wszyscy będą świetnie przygotowani, więc mogę śmiało powiedzieć, że nie tyle było to dla mnie zaskoczenie, ale gdyby ktoś przed igrzyskami mi powiedział, że będę piąta, to brałabym w ciemno, ale też na pewno nie tak od razu bym uwierzyła. Także no, akurat te igrzyska były dla mnie świetne, były to pierwszy raz. Nowe doświadczenia, nowe kontakty, no a przy tym fajny wynik i myślę, że nic piękniejszego do tej chwili nie mogło mi się zdarzyć. No oprócz tego piątego miejsca, tam pozostałe miejsca chyba również można być z nich zadowolony, nawet w biegu pościgowym był chyba moment, gdzie miałaś po trzech strzelaniach zero i gdzieś tam na ostatnim. Jak to właśnie jest? Biegniesz, widzisz, że przesuwasz się, jesteś coraz bliżej tej czołówki, jest to ostatnie strzelanie, ty widzisz, że wszyscy jeszcze stoją, że tak naprawdę nie wybiegają i gdzieś ręka wtedy bardziej drży, czy serce mocniej zabije? To znaczy, no na pewno jeżeli mam tą świadomość, walczę o dobry wynik, jest ciężej, ale na tym właśnie polega ten biatlon, że nie można tego dopuścić do myśli, chociaż wiadomo, wie się o tym, ale to jest właśnie, najważniejsza jest ta walka z tym, żeby o tym nie myśleć i robić wszystko tak jak na treningu, po prostu z automatu, bo jeżeli im bardziej chcemy, tym bardziej nie wychodzi, no. W każdej chyba czynności tak jest. Czyli gdzieś tam, nie wiem, zadrżała ci ta ręka, jak wracałaś do tamtego momentu, gdzieś myślałaś o tym, gdzieś się wybiłaś z tego rytmu, gdzieś tam spojrzałaś kątem oka, są jeszcze wszyscy, jeszcze mam szansę przebiec ich? Chyba nie, chyba na igrzyskach tak nie było. A masz takie momenty, że gdzieś tam w tym biegu masowym, zwłaszcza w biegu pościgowym, gdzie tak rywalizujesz czasami bark, gdzie stajesz i spoglądasz lewo, prawo, kto jeszcze stoi, kto jeszcze ma na tablicy, na szczelnicy jeszcze dwa strzały, trzy strzały, ile, jak są szybko musisz strzelać? Są takie momenty, że oko ucieka na tarczę przeciwniczek, a nie powinno. Ale właśnie na tych biegach, takim masowym czy na dochodzeniu, widać doskonale, jak na wyciągnięcie ręki jest ten wynik po prostu, bo tak jak mówisz, no, przybiegasz na stanowisko, a tam jeszcze 10 zawodniczek przed tobą. Wystarczy się nie pomylić i jest się 10-15 miejsc do przodu, ale też wystarczy jedna kara i 15 miejsc w plecy, no niestety. Ale właśnie wtedy to widać, właśnie jak niewiele trzeba milimetrów tej tarczy, żeby te wyniki były o dużo, dużo lepsze. Może odejdźmy troszkę od sportu, od karabinka, nart i przejdźmy może do tematu sesji. To też się zrobiło gdzieś tam w polskim biatlonie popularne. Tak naprawdę z roku na rok gdzieś tam w tych akcjach promocyjnych Mistrzostw Świata w Eurosporcie czy różnego rodzaju akcje już brałyście udział. Ty chyba już powoli możesz czuć jak ryba w wodzie przed obiektywem aparatu. Jak pracuje ci się jako modelka, można powiedzieć też? Mimo tych wszystkich sesji tak się nie czuję niestety. A szkoda, bo kamery mnie paraliżują. Ale to fakt, że trochę tych sesji czy jakichś takich imprez, pokazów, chociażby kolekcji olimpijskiej i tak dalej, już za sobą mam. Być może jest tak trochę, że się trochę oswoiłam z tą kamerą, aczkolwiek zawsze jest to dla mnie stresująca sytuacja. Też jest, ja z perspektywy jakby kobiety mogę powiedzieć, że jest to fajne doświadczenie, no bo jednak cały czas w dresie, przy wysiłku. No, tam czasami nawet i trochę bardziej bez na tych sesjach, czasami muszę powiedzieć, no. Odważne czasami są te Tak, te no sesje. Niektóre rzeczywiście, ale właśnie jest to taka odskocznia i myślę, że jakby każda kobieta jak najbardziej jest za tym, żeby sobie siąść, a przy niej po prostu latają, skakają, malują, ubierają, jest to fajne doświadczenie, fajne. Gdzieś tam kolejne sesje już dowiedziałaś się, że jakieś będą na przyszły rok, znowu jakieś plany są? To znaczy taka najbliższa, nie tyle sesja, ale 16 maja w Warszawie odbędzie się pokaz kolekcji olimpijskiej 4FA, więc jestem zaproszona i na pewno tam też
też się pokażę.